Związek Strzelecki, paramilitarna organizacja z wieloletnimi tradycjami od pokoleń dba o szerzenie wartości patriotycznych. W jej szeregach może stanąć każdy, kto swoją postawą pragnie okazać miłość do ojczyzny. W niedzielę 6 sierpnia w 103. rocznicę wymarszu pierwszej kompanii kadrowej na front strzelcy z oddziałów Strzegom, Legnica i Dzierżoniów Związku Strzeleckiego złożyli uroczyste przyrzeczenie strzeleckie. Patronat nad obchodzonym tego dnia świętem strzelców objął sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Michał Dworczyk oraz burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta. Zostaliśmy założeni przez Józefa Piłsudskiego w roku 1910 we Lwowie. Obecnie kultywujemy tą tradycję na naszych ziemiach. Oddział strzelecki Strzegom liczy obecnie 11 członków plus 7 wspierających. Do tego należy dodać 4 nowo zaprzysiężonych członków plus klasa mundurowa z Liceum Ogólnokształcącego w Strzegomie. W niedzielę 6 sierpnia w miejscowości Jaroszów w godzinie 12 odbyła się uroczysta przysięga strzelców z jednostek strzeleckich Strzegom, Legnica, Dzierżoniów. Uroczystość rozpoczęliśmy mszą świętą. Uroczystości uświetnili zaproszeni goście z jednostek wojskowych we Wrocławiu, z WKU Kłodzko, jednostki poszukiwawczo-ratowniczej Baryt. Chciałbym też podziękować osobom, które pomagały w organizacji, kołu gospodyń wiejskich, lokalnym władzom, panu burmistrzowi. Niezwykłością było to, że patronat nad uroczystością objął pan wiceminister obrony narodowej, pan Dworczyk. Jest to pierwsze takie zdarzenie w historii Związku Strzeleckiego od chwili jego powstania, że no dla nas wielki zaszczyt. Pan minister napisał też list skierowany do związku. Co znajdowało się w liście? Pan minister wyraził się bardzo pochlebnie o kształtowaniu postaw patriotycznych, o szkoleniach prowojskowych. Tutaj, no nie ukrywam, liczymy na dalszą owocną współpracę. Mieliśmy sporo zaproszonych gości, z ciekawszych przedstawiciele WKU Kłodzko, był pan komendant, żołnierze z Wrocławia, 10. Pułku Dowodzenia. Na co dzień współpracujemy jeszcze z jednostką wojskową w Żeganiu, w Opolu, w Kłodzku. Trafiają do nas ludzie o bardzo bogatych tradycjach rodzinnych. Często dziadkowie, ojcowie byli żołnierzami, niewiarygodne życiorysy. Tutaj no, trudno jest to wszystko przytoczyć naraz. Staram się kształtować postawy patriotyczne poprzez udział w wielu uroczystościach. Przede wszystkim uroczystości lokalne, trening gminy Strzegom. Z tej okazji minister Michał Dworczyk skierował do uczestników uroczystości list, w którym zaznaczył, jak ważnym jest patriotyczne wychowanie młodzieży. List w imieniu ministra odczytał Krzysztof Mackoś.